swoim czasie. No to warto by było, żeby Daniel się wypowiedział na to, bo tak naprawdę Łukasz tu robi za adwokata. Halo, halo. Cześć, witam wszystkich zawodników, brata i widzów, a ciebie, Cipek, oczywiście nie witam. Ja tobie zapomniałem oczywiście i dzwonię. Siema, Daniel. Cześć, Tacio, Staromorko, cześć. Dobra, ja tylko powiem, że od razu poproszę reżyserkę, jakby Adrian się wtrącał, żeby to miało nogi i ręce, że po prostu wyciszyć wtedy Adriana, żeby Daniel mógł się w pełni wypowiedzieć, bo tak to będziemy się przekrzykiwać. Daniel, oglądasz naszą transmisję? No oglądałem, ale tego się nie da słuchać, tego pajaca. To jest po prostu tragedia, co on gada. Ja powiem z grubej rury, bo no, chcę zmotywować pierw brata, ale ja mam dowody, jak Nikola ze swoją szwagierką pisała i z tobą pisała na Instagramie, pisała 15 plus centymetrów, że już możesz szaleć, że jest wolna. Człowieku, kręciła cię na dupę i spaliście razem w łóżku, bo do szwagierki to pisała. I mam te rozmowy z jej Instagrama. Po pierwsze, Łukasz, pamiętaj, kocham cię, jesteś gotowy, przypomnij sobie najgorsze momenty w życiu i wyżyj się w oktagonie. Wyrzuć z siebie ten cały żal i zło, czas spam na YouTubie Team Magical Junior. I Kasio, dobra, czy chcesz... Dobra, Daniel, bo zapraszam na Instagrama. Adrian mówi, że nie rozumie, o co chodzi z tą dziewczyną, którą to byś mógł wyjaśnić. Ja nie słyszę, chodzi o... Słuchajcie, ja powiem wprost, dowody będą na Instagramie, prawdziwe dowody, bo już wiem, że takie wyciekły. Tychotrop.666 Instagram, że po prostu bolsował ją. On po niej skakał, ona na nim... No tak, czyli fejki dla zasięgów. Słowo takie jest już określone na k, ale tak po prostu się nie będę odzywał. I got broads in Atlanta, just to be in the family.